Co Tricus? Znowu wylądowaliśmy w więzieniu. Tak, i jest to do tego najbiedniejsze więzienie, w jakim byłem kiedykolwiek. Zobaczcie sami, tutaj stoi tylko śmietnik, jest w nim brudno i nie mamy nawet żadnego łóżka. Najgorsze jest to, że dopiero za godzinę poznamy naszego strażnika. A wy słuchajcie, teraz zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, bo filmy, czyli daily, są codziennie o 18 na naszej hali. Dobra. Wody? To jest gaz. Powiem ci, Tricu, strasznie długo już tu stoimy. Ja bym naprawdę na czymś usiadł, ale jedyne co możemy w tym biednym więzieniu, to usiąść na podłodze na własnych tyłach. No, nie, no ja tak nie będę siedział przecież. To jest jakieś więzienie dla biedaków. To jest najgorsze. Dobra, czekaj, stary, czekaj. Co my tutaj właściwie mamy? No, mamy kibel. To jest akurat na plus. Kibel jest spoko, wygląda na spoko naprawdę. Tutaj jest ściana zabita jakimś kartonem, słuchajcie. Ja pierniczę, pod dywanem coś jest? Nie no. Tricus, czy ty szukasz pozytywu w miejscu, gdzie nic nie ma? No tak, no, jak mamy tutaj spędzić stary 30 dni, no to po prostu chciałem, żeby była tutaj co najmniej jedna fajna rzecz. Mam pomysł, może coś? W kiblu jest woda, możemy się nią pobawić, na przykład. Klapać się nawzajem, no jest to jakaś zabawa, zamiast gry w jakieś słowa, w cokolwiek. Stary, to jest zabawa dla biedaków, poczekaj. Klapanie się wodą z kibla. Zanim to powiesz, patrz co znalazłem za toaletą. Mamy długopis, możemy wyjąć wkład i strzelać kulkami w strażników. Tak, ej, ale czekaj, bo może będzie spoko, jeszcze się powstrzymaj, stary, wiesz? Ja mi tu dopakuję, stary, to jest największy plus więzienia, że zawsze jest WF, zawsze to powtarzam, stary, naprawdę jest fajnie. Idzie moje cardio chyba, o! Czy ty będziesz rzucał teraz? Tak, będę i... O kurde! Co jest? Tricus, co to jest? Ty już tutaj byłeś, Łukasz, czy co? Chciałem też zapytać, czy nam prezent zostawili powitalny. A co tam jest przyklejone? O fu. Strażnik! Domagamy się zmiany pierdla! Zamknąć się tam! Strażnik, frajer! Cicho! Zamknij się, bo inaczej zostaniesz tutaj na wieki! Ty patrz, to jest ten nasz strażnik, co ma nas niby strzec tutaj. Wygląda bardziej... Nie szepcz się, podłóg! Nie szepcz się do łóż. Chcecie mieć karę za to wszystko, co robicie? Ani trochę. Chcecie zostać tutaj dłużej? A co nam zrobisz? Wsadzisz nas do więzienia? Nie! Zostaniecie tutaj na 100 lat! Co to? Jeszcze raz mnie tak dotkniesz, a zobaczysz, zostaniesz tutaj na 100 lat! Hahaha, zostaniesz tu na 100 lat! Erden zostanie na 100, a ty na 150! Może się wysikasz? Nadal więcej! Może się wysikasz, co? Tak cię śmieszy? Strażnik! Nie śmieszy! Poczekaj! Nie śmieszą mnie w ogóle twoje żarty, zostawię to. I bądź spokojny, bo inaczej, tak jak powiedziałem, przyjdzie do ciebie pani Frost. Strażnik, pan sprawdzi. Strażnik, zobacz sobie tu, zobacz sobie. Czy to jest żart? Czy to jest prank na nas? No spójrz, no. No patrz sobie. To jest żart na nas? Co to jest? Który zesrał się do tego kibla, mówić. A czy wyglądamy na takich, co serają do swojego kibla? Ja nigdy nie srałem. Ma straczkowatą bluzę. Normalnie powiedziałbym, że to Łukasz, ale byłem tutaj cały czas z nim i nie słyszałem żadnych grzmotów, a zazwyczaj drzwi jakby tsunami się zbliżało i naprawdę to nie on. To jest kupa, definitywnie, pan spojrzy. Zostaw. Strażniku, ej, ej, tak to jest przemoc. W izolatce tak źle nie jest jak teraz. Proszę sprawdzić. Tak naprawdę? Tamtej strony, tam. Mam was tak dosyć, że wam zrobiłem pranka, durnie. A teraz was zamykam na zawsze. Sprzątać te gówno. Tricus, poczekaj, czekaj. Wsadziłem mu do kieszeni rękę z tym. Dobra, a więc zabierajcie się za czyszczenie kupsztala. Ej, szczoteczkami? Tak, będziemy mogli jej przepiłować i potem wydrążyć dziurę w ścianie. Pamiętasz, tak w filmach się robiło? Cicho, on tak stoi na nas. Tutaj jakoś się piłowało. Tak, co będziecie mogli zrobić, to wyszorować sobie po tym kupsku zęby. Łukasz połamał. No i teraz będziesz musiał wkładać rękę głębiej, stary. Nie, znowu, dobra. Dobra, ty bierz kibel, a ja, stary, już zacznę tutaj. O, brzydliwe. No. Kiblu dla biednych trzeba nawet sprzątać samemu. Tricus, to nie był dobry pomysł. Stary, musimy pomyśleć, w jaki sposób możemy się stąd wydostać, bo nie możemy być w tym kiblu dłużej ani o sekundę. No jak wam tam idzie? Dobrze, dobrze. Połowa wyczyszczona, pani władzo. Cierpliwości. No zobacz tutaj, o tu, o tu. O! Ha, 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 dureń. Ha, patrz, mam coś dla ciebie. Co? To jest płyn do mycia podłogi. Będziesz mógł to wyszorować wtedy. Haha! Przecież to jest ketchup! Kurniu, uwierzyłeś w to! A jak ci idzie? Pokaż. Bardzo może. Dobrze i nie zamierzam, żeby to się zmieniło.
Dobrze widzę. A zobacz tam głębiej. Zobacz, zobacz. A masz! Ty niedobry gnoju! Masz! Co ty mu robisz? Myślę, co? Smakowało kompocik babci. Nie mieliśmy Tricus gorszego ochroniarza jeszcze nigdy! To obrzydliwe. Nienormalny! Gdzie we mnie? Chcesz tu zostać dłużej? Nie, żartowałem. Szoruj to i trzymaj. Ja chcę stąd wyjść! Trzymaj mnie od tłej i szoruj! Wychodzę stąd i ma być czysto, jak tu wrócę. Łukasz, musimy stąd uciec. Nie wiem, tam dobrze. Łukasz, ja jestem głodny. Ja też bym coś zjadł. Jak, posprzątaliście? W miarę. Przyniosłem dla was... weź to może szczotkę, bo tutaj chyba nie jest za czysto. Przyniosłem dla was coś do jedzenia, bo chyba sobie zasłużyliście. A więc trzymajcie i żryjcie to! Żryjcie to rękoma! Bo na tym więzieniu nie ma nawet widelca na takich jak wy! Tricus, ja sobie sprawę, że jeszcze nie wyczyściłem kibla do końca! Czemu to tak śmierdzi? Co to jest? Czekaj, mam coś jeszcze dla ciebie, może na smaczku, co? Żryjcie to! Ja właściwie to tak z kaczupem? Będę dalej czyścił kibel jednak. Jak tam wam idzie, moi więźniowie? No tak średnio bym powiedział, no. Tak średnio. Dyrektor kazał mi do was przyjść i sprawdzić, co tu się dzieje. Jest nam zimno bardzo, zróbcie coś z tym, proszę. Postaram się, chyba wpadłem na pomysł. A więc zaraz przyjdę i was rozgrzeję. Nie wygląda tutaj nic najlepiej, boję się kolejnego jego pomysłu. Brrr. Odwróćcie się, mam dla was niespodziankę. No. Rozgrzewającą. Pokaż. Też się odwróć. Mam się odwrócić? Tak. Ale będzie fajnie. Nie odwracaj się, Frost. Powiedz. Chodźcie we dwaj. Bliżej krat. Przepraszam, ale dlaczego pan tak głęboko oddycha nad uszami więźniów? Jest to o tyle niepokojące, co dziwnie mi to słyszeć. Przepraszam pana, ale mam trochę niewydolność oddechową, jak jest widzę ciężka takie choroba, grube dupska jak pana. Proszę się nie ruszać. Co on robi? Co on robi? O, jakie zimne! Dwa, bo nie chciał dać! Jakie zimne! Co to jest? Chyba koski rogo nam wsadził, jeszcze zimniej jest! A nie, mi nie wsadził jednak, tobie dwie wsadził za mnie, przepraszam. To nie, to jednak zimno. O, możemy nim teraz rzucać w niego tym. A masz! Właśnie! Już uspokoiliście się? Kurnie! Łukasz, nie trafiłeś. Kurde. Chcecie mieć karę? Nie. Zaraz osprzątanie się zabierzecie. Dobra, już. No. Grzecznie mi tutaj, bo naprawdę przyjdę do was i wam dam nauczkę. Udało nam się przetrwać cały pierwszy dzień tego więziennego survivalu. Jest już noc, ale my nie możemy spać, ponieważ nie mamy tutaj nawet na czym. I Łukasz, nie chciałem ci wcześniej o tym mówić, dlatego że widziałem, że się kręcił tu strażnik, ale on nie domknął teraz krat. Faktycznie widziałem, ale myślałem, że to błąd strażnika. To jest nasza jedyna szansa. Musimy się spróbować stąd wydostać. Dawaj, dawaj. Idziemy, idziemy. Wolność, mordo, wolność, dobra. Nie wszyscy. Nie mieści mi się brzuch, stary. Dawaj, bo nas usłyszy. Ja wiem, pomóż, no, jakkolwiek. Spokój! Z powrotem do celi! Co wy sobie wyobrażacie w ogóle? Z powrotem, już! Soczysta wymowa, soczysta. Już do celi! Chcieliśmy gdzie panu... wy? Gdzie wy się wybieracie? Pytam się, gdzie się wybieracie? Nie domknął pan krat, chcieliśmy powiedzieć. Szliśmy powiedzieć. Gdzie? Tak, chcieliśmy powiedzieć, że kraty nie były domknięte i chłód tu wlatywa. A myśli pan, że dlaczego staliśmy przed kratami? Wy niedobre gnoje. Ale z drugiej strony mam pomysł. Słuchaj. Przeniosę was do innego więzienia. Mam dla was niespodziankę. O, to będzie więzienie, w którym jest jeszcze gorzej niż tu, nie to... Niemożliwe. Panowie, panowie, za mną zapraszam, więźniowie. Oto wasza cela, proszę, proszę. Dziękuję. Proszę się rozgościć. Proszę. Dziękuję. Panowie, znaleźliście się właśnie w bogatym więzieniu. Uuu. Będziemy wam umilać czas, jak tylko chcecie. Jako pierwsze pójdę wyprasować wam smokingi. Przepraszam na chwilę. Bogate więzienie? Łukasz, przecież tamten poprzedni policjant, który nas pilnował, to był jakiś kompletny patus. On by nas nie przeniósł do lepszego więzienia. To jest pierwsza rzecz, a druga? Nie mamy pieniędzy na to więzienie, bo nie jesteśmy tak bogaci, żeby to mieć. Właśnie, patrz, tutaj są rzutki. Rzutki? Ja pierniczę, tutaj mamy nawet gdzie usiąść. Mikrofalówki są, buba. Świnka, skarbonka, mamy kieszonkowe nasze. Co? I jeszcze? Jazdy na niebie. To nie może być prawdziwe, obudźmy się. Ja ciebie uszczypnę, a ty mnie. A! Uszczypnij, a nie walnij twarz. Sorry, dobra. Ale chyba, że zadziałało, koniec. I mamy nawet jedno łóżko.
Dobra, ciekawe kiedy przyjdzie strażnik w ogóle. I może w końcu zamknie więzienie. Właśnie, drzwi są otwarte. Czy to oznacza, że my możemy sobie chodzić ile chcemy tutaj? No chyba tak! To chodź, idziemy, idziemy! Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Co panowie robią poza celu? Nogi chcieliśmy rozprostować. Panowie, zrobiłem dla was tutaj, wyprasowałem pięknie, wyskrobane, wszyściutko, pięknie. Proszę, smokingi, żebyście się dobrze prezentowali w naszym więzieniu. Czy może czegoś chcecie ode mnie nowego? Może coś zrobić? Pomasować mogę na przykład. No wie pan, ogólnie zimno nam trochę jest. Nie to, żeby w celi było jakoś niefajnie, tylko po prostu przyszliśmy z bardzo zimnej celi i trochę marzniemy. Rozumiem, oczywiście. No. Chwileczkę, za chwilę coś dla państwa przyniosę, dobrze? Aha. A tak swoją drogą, jakby panowie się nudzili, to tak. Możecie wyjść oczywiście kiedy chcecie, aha, a tak poza tym, to tutaj macie takie drogie ucieczki, jakbyście chcieli sobie na przykład uciec, wiecie, dla sportu, żeby rozprostować nogi. Dobrze, dziękuję. Przygotować coś dla was, żeby było troszeczkę cieplej. Dobry, panowie! Już przyszedłem. Przepraszam pana bardzo. Dziękuję. Przepraszam. Uprzejmy pan bardzo. Przygotowałem dla was pyszne cappuccino. O, dziękuję, bardzo cieplutkie. Szczęście, sukces? Sukces, szczęście. No. Tak, tak jest w tym więzieniu właśnie. Mogę coś jeszcze dla państwa zrobić? Nie, my tu sobie posiedzimy teraz, odpoczniemy, bo w poprzednim więzieniu było naprawdę ciężko. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, nie przeszkadzam, powodzenia. O, zapomniałem dodać, obiad się zbliża. Czego, co chcielibyście panu powiedzieć? Przepraszam, niekulturalnie przeskradam. Nie, już nie trzeba. Chwileczkę, zapiszę sobie. Tak, słucham, co będzie? Poprosiłbym... Nie, ja wiem co my chcemy. Pizza, najlepsza jaką macie. I na deser praliny. Dobrze, będzie gotowy za 15 minut. Tak długo? 12. Dziękuję. O kurde. Panowie, przyszedłem z daniami, no, proszę, dziękujemy, tutaj proszę bardzo. Praliny. Może coś do picia, kartę win panowie dostali? Carpe diem. Tak. A, win, tak. Nasz klient nigdy się nie myli. Poprosiłbym jakiś Bordeaux rocznik 1950. Oczywiście. Ja Mordą. Coś to... Nie, mu chodzi o to, że będzie pił Mordą to wino. Tak, tak, zdecydowanie. No, Mordą to wino będzie pił, więc prosimy, bo w sumie faktycznie pizza lubi pływać, prawda? Dobrze, już wracam. To co my dostaliśmy? Patrz na to, Mordo, te praliny kosztują z 500 zł przecież. To są designerskie praliny. To płaci za ten cały wyjazd. Znaczy, więzienie, nie wyjazd. To jest z karmelem. A jak to pizza? Jest dobra. Serio. Najlepszy pobyt w więzieniu, ludzie, polecam bardzo. Oj, panowie, przepraszam. Przepraszam najmocniej, zapomniałem o Oliwie. Proszę bardzo. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Dziękuję. Proszę, dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Smacznego. Łukasz, tu dokładnie to, czego nigdy nie jadłem. Wiesz, że my tutaj mamy spędzić tylko 30 dni? Jak my tu wytrzymamy tylko 30 dni? Ja chcę co najmniej 100 albo 30 tysięcy lat! Panowie, wasze wina. Proszę bardzo, proszę spróbować. Super. To nie do końca nasza wina, ale dziękuję. A gdzie jest splójka? Jak mam testować? Gdzie mam spluć? Pan pluje tutaj na ziemię. Proszę bez problemu. My tutaj posprzątamy. Czy pasuje takie winko? Proszę uprzejmie. Splójkę. Proszę wymienić. Dobrze. Łukasz, ile można jeszcze czekać na niego w ogóle? Przecież to jest jakaś przesada. Naprawdę. Ja już bym chciał się napić po prostu wina i pójść spać, bo jest jakoś 22. Musisz, Ernest, się uspokoić i znaleźć sobie jakieś zajęcie. Panowie, przepraszam najmocniej. Nalaliśmy dla państwa najlepsze wino, jakie mamy w karcie. Także nie trzeba nawet próbować śmiało. Naprawdę to jest dobre winko. Jak smakuje? Przepyszne. Przepraszamy jeszcze raz za pierwszy wybór. Możesz się oddalić. Dziękuję. Łukasz, słuchaj, tutaj mamy hajs, mamy kobiety, mamy wino kiedy chcemy i ogólnie wszystko na wyciągnięcie ręki. Ale wiesz czego nie ma w tym więzieniu? Jest taka rzecz? Tak, tego co jest najważniejsze w życiu, czyli naszych widzów, a oni czekają na daily, Łukasz, musimy się stąd wydostać. To szybko! No dawaj szybciej, widzowie czekają! Ernest! Dawaj! Ja nie mam daily, więc chyba nie mogę!